broni, mam kielich, oczywiście, moje kochanie ma kielich i stworzymy rocznych nocnych łowców i zobaczycie. Ale to znaczy, że ja też mam kielich. Cześć, witajcie na kanale Papierowa Embers, gdzie wszystko kręci się wokół książek. W dzisiejszym odcinku zrobimy test, a w sumie ja zrobię test i dowiem się, kim jestem z serialu Shadowhunters. Pisałam w Wujka Google, że szukam takowych testów. Wyskoczyło mi, wzięłam pierwsze 3 testy i będę je właśnie rozwiązywać i dowiemy się, kim jestem. Czujecie ten dreszcz podniecenia? Pewnie mi wyjdzie jakaś randomowa, głupia postać w ogóle. Wszystkie te testy macie na dole, w linku też możecie zrobić. Przekonamy się, kim wy jesteście. Zaczynam pierwszy test. Tu będziecie gdzieś widzieć to, co robię. Nagrywam cały czas, mamy komórki, bo moją nagrywam tutaj. Dobra, jedziemy. Znienawidzona postać. Valentine, Lidia, Kamil. Oczywiście, że Valentine. Co wolisz? Iść na imprezę, pograć na konsoli, poczytać, rysować, malować, obejrzeć serial. Pograć na konsoli, poczytać. Powiem wam, że ostatnio naprawdę bardzo dużo gram na konsoli, więc idealnie. Jaka jesteś? A czemu nie jaki jesteś? Przepraszam bardzo, ten test dyskwalifikuje chłopców i mężczyzn. Jaka jesteś? Pewna siebie? No nie. Wredna? No może czasami. Spokojna? Mądra? A i owszem. Ładna? Albo mądra, albo wredna. Wredna czy mądra? Co bardziej do mnie pasuje? Zróbmy wredna. Nie, mądra. Mądra. Wredna taka do końca nie jestem. Mam miękkie serce. Sami wiecie o tym doskonale. Ulubiona para. Slay, Klejs. Slays, Clace. Malek, Sizi. Inny. Oczywiście, że inny. Monastian. Nie, Malek, Malek. Ulubiona postać. Easy, Alec, Jace, Magnus, Simon, Clary. Serio, gdzie jest Sebastian? Gdzie do jasnej, ciasnej jest Sebastian, ja się pytam. Ale jakby wybierać z tego wszystkiego i z serialu, to będzie Alec. Ale jeżeli chodzi o książkę, to byłby Jace z tych wszystkich, ale rozumiem, że bierzemy pod uwagę serial. Czego najbardziej się boisz? Samotności. Kaczek. Czyli w sumie książka też chodzi w rachubę, jak chodzi o ten test. No trudno, dobra, zaznaczyłam Aleka, ale w sumie Jace. Dobra, Jace, zmieniamy. Zmieniam na Jace'a, Jace. Czego najbardziej się boisz? Kaczek, raczej nie. Nieodwzajemnionej miłości, utraty bliskich, żadne z powyższych. Samotności. W sumie czasami lubię być sama, ale tak sama do końca to raczej nie. Kaczek, nie jestem Herondalem. Nieodwzajemnionej miłości, czy utraty bliskich? Utraty bliskich. Jaki masz styl? Seksowny? Nope. Taki, którym będę się wyróżniać. Zwykły, na przykład jeansy i koszula. Czarny kolor to podstawa. Czarny kolor to podstawa. Znasz już rozwiązanie? Oczywiście, że tak. Nie mam pojęcia. Nie jestem pewien. Chodzi o rozwiązanie tego quizu. Nie jestem pewien. Ale Lightwood, serio? Jesteś nieco nieśmiały, dokładnie jak Alek. Jednak pod osłoną nieśmiałości i obojętności kryje się twoje złote serce. Dobra, robimy kolejny. Nie komentuję, ale w sumie to tak przez chwilę myślałam, a jeżeli wyjdzie mi Alek, jeżeli ten z serialu, to fajnie, nie? Ale jak z książki... Znaczy nie mam nic do tego książkowego Aleka, broń Boże, jednak... No raczej nie. Dobra, jedziemy. Drugi. Kim jesteś z serialu Shadowhunters? Czyli tu już bardziej jest zaznaczone. Ciekawe, czy będzie Sebastian. Jaki jesteś? Dobry, troskliwy, przywódczy, szczery, zły, podstępny.
Ostatnio jak grałam w butelkę i moja znajoma miała powiedzieć, jaka jestem, to wybrała, że jestem przede wszystkim szczera. Ale ja bym nie powiedziała, że tak do końca to jest taka moja przywódcza cecha. No dobra, szczery. Zaznaczmy, że szczery. Czym będziesz walczyć? Wężem? Stelą, a nie stalą? Stal, wzywam cię! Mieczem anioła? Nie potrzebuję broni, mam kielich. Magią? Pazurami? Jestem super szybki. Jestem zmiennokształtny? Mam runę. Nie potrzebuję broni, mam kielich. Oczywiście, moje kochanie ma kielich i stworzy mrocznych nocnych łowców i zobaczycie. Ale to znaczy, że ja też mam kielich. Jesteś pesymistą, realistą czy optymistą? Realista, optymista, pesymista, nie wiem, co mnie to obchodzi, coś pomiędzy. Realista, powiedzmy, że jestem realistką. Jaki masz kolor włosów? Brązowe, rude, blond, czarne, inne. Rude! Kim chcesz być? Podziemnym, nocnym łowcą, demonem, czarownikiem, fairy, przyziemnym. Skoro to jest quiz pod tytułem Kim jesteś w serialu Shadowhunters, to czemu mam zaznaczyć, kim chciałabym być? Chciałabym być fairy. Zdaj się na los. Lol, no który by tu wybrać? Tam. Melior. Serio? Jestem Meliornem? Jesteś Meliornem, czyli fairy z Jasnego Dworu. Co? What? Serio? Nie, dobra. Trzeci test i tu jest cała nadzieja. Co w Jace podoba ci się najbardziej? Jego tajemniczość, jego wygląd, lojalność, nie lubię go. I wiecie, czego mi tu brakuje? Poczucie humoru. Bo przecież Jace ocieka sarkazmem i to jest właśnie to jego poczucie humoru. No ale tajemniczość? Serio? On nie był tajemniczy, on po prostu nie mógł odkryć swojego nazwiska. Jego wygląd, lojalność. Powiedzmy, że lojalność tych wszystkich cech. Który Jace podoba ci się bardziej? Dominik, Jamie. Jestem pomiędzy, ale bardziej bym wybrała Jamie'ego. Dominik jest takim SpongeBobem, w sensie taki kwadratowy. W sensie nic do niego nie mam, ma piękne ciałko. Jamie też nie jest moim Jace'em w 100%, tak jak mówiłam, ja po prostu chciałabym mieszankę ich. Dominik jest po prostu za bardzo taki barczysty. O. Kto według ciebie jest najlepszym nocnym łowcą? Clary, Isabel, Jace, Alec. Gdzie do nędzy jest Sebastian? No najlepszym jest Jace. Pewnie wyjdzie, że jestem Clarissą. Co byś zrobiła, gdyby napadnięto cię w lesie? Poczekała na bohatera? Próbowała się obronić? Broniła się? Uciekła? Wyjęłabym patelę i zaczęła się bronić, ale broniłabym się. Zdaj się na los. Znowu mam się zdać na los? Dwójka. Jace Wyland. Lojalny, uroczy i silny. Po prostu idealny. Słuchajcie, no... Jestem lojalna, urocza i silna. No po prostu ideał. No z tym testem mogę się zgodzić. Nie no, żartuję. Też mi tak średnio wyszło. Ha. Może kolejny? To daje szansę. Czwarty test. W końcu do 3 razy sztuka kij, że były 3. Teraz robimy 4. Jaki jesteś? Tajemniczy, mroczny, spokojny, odważny, opiekuńczy. Myślę nad odważnym lub zabawnym, ale z tych wszystkich cech no już najbardziej chyba jednak zabawna. Która runa z niżej wymienionych jest twoją ulubioną? Super. I myślicie, że ja pamiętam wszystkie runy na pamięć? Pamiętam. Lubię runę widzenia, lubię runę Parabatai. Ja pierdyklam. Lubię Angelic Power. No, którą by tu wybrać? Gajka, nie wiem! Fuck. Angelic Power. No nie, to jest zbyt klasycznie. Runa widzenia. Nie. Tak. Nie, Angelic Power. Dobra, Angelic Power.
Kim byś był w świecie Shadowhunters? Nocnym łowcą, wilkołakiem, wampirem, czarownikiem. Gdzie jest, przepraszam, ja pierdyklam Ferry? Dlaczego te testy nie są pełne? Nic nie mam do twórców, ale dlaczego nie są pełne? Myślę między nocnym łowcą a czarownikiem, ale wybrałabym nocnym łowcą. Co robisz w wolnym czasie? Chodzę na zajęcia dodatkowe. Śpię, uczę się, spotykam się z przyjaciółmi. Gdzie jest czytanie książek? Spotykam się z przyjaciółmi, niech już będzie. Które ubranie dla dziewczyny jest dla ciebie najlepsze w świecie Shadowhunters? Co tutaj mamy? O, ten pierwszy strój jest nieziemski, ale poszerza w biodrach, więc nie dla mnie. Ten drugi jest spoko, ale taki lepszy niż trzeci. Trzeci to już jest tak za dużo, ale między pierwszym a drugim się zastanawiam. Powiedzmy, że gdybym była bardzo chuda i taka koścista, albo taka jak Izabel, to bym wybrała ten pierwszy. I wybiorę ten pierwszy. Ale kurde nie, ja bym w takich putach nie mogła chodzić. Dobra, drugi. Skąd dowiedziałaś się o serialu Shadowhunters? Z reklamy, od znajomych, nie pamiętam, sam znalazłem. Który kolor włosów jest najlepszy? Oczywiście, że rudy. Zdaj się na los. No, czy to są... Przestańcie z tym losem! Dobra, ostatni. Clary. Jesteś jak Clary, odważna, pomysłowa, często wpadająca w tarapaty. Zrobi wszystko dla tych, których kocha, jest osobą lubianą. Okej. Okay. Czyli jestem Alekiem, Meliornem, Jasem i Clary. Taka ze mnie mieszanka wybuchowa. Ta. Dobra, i myślę, że to by było na tyle. Wszystkie testy znajdziecie na dole. Dajcie znać, czy zgadzacie się z tym, co zaznaczałam. Trudno jest ocenić samego siebie w sumie, bo tak jak powiedziałam, ja w życiu bym nie powiedziała, że jestem osobą szczerą. Lubię, wolę być szczera niż kłamać kogoś i faktycznie, jeżeli przyjaciel mnie o coś pyta, a ja mam swoje zdanie, które nawet jeżeli trochę go zasmuci, to mimo wszystko wolę być szczera, ale czy naprawdę bym stawiała, że po pierwsze jestem szczera? No nie sądzę. Z drugiej strony wiem, że dużo ludzi uważa mnie za zabawną osobę, a dla siebie samej nie jestem zabawna, jestem żałosna. Nie no, żartuję. W każdym razie trudno samą siebie ocenić, dajcie znać, czy się zgadzacie z tym wszystkim, dajcie znać, do której postaci bardziej pasuje, czy jest to Alek, Meliorn, Jace, czy też Clary. Jestem wściekła, że nie było nigdzie nic wspomniane o Sebastianie, więc kapa! Ale cóż, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, gdzie wypełniam różne testy, to dajcie znać, zobaczymy, co da się zrobić. I pamiętajcie o łapce w górze, wtedy to znaczy, że ma być więcej takich odcinków i komentujcie. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie i kto wam wyszedł w tych wszystkich testach. Zobaczymy. No i do zobaczenia. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheets. Jeżeli ten z serialu, to fajnie, nie? Ale jak z książki... Znaczy nie mam nic do tego książkowego Aleka, broń Boże, jednak... No raczej nie. Dobra, jedziemy, drugi. Kim jesteś z serialu Shadowhunters? Czyli tu już bardziej jest zaznaczone. Ciekawe, czy będzie Sebastian. Jaki jesteś? Dobry, troskliwy, przywódczy, szczery, zły, podstępny. Ostatnio jak grałam w butelkę i moja znajoma miała powiedzieć, jaka jestem, to wybrała, że jestem przede wszystkim szczera. Ale ja bym nie powiedziała, że tak do końca to jest taka moja przywódcza cecha. No dobra, szczery. Zaznaczmy, że szczery. Czym będziesz walczyć? Wężem? Stelą, a nie stalą? Stal! Wzywam cię! Mieczem anioła? Nie potrzebuję broni, mam kielich. Magią? Pazurami? Jestem super szybki. Jestem zmiennokształtny? Mam runy. Nie potrzebuję broni, mam kielich. Oczywiście, moje kochanie ma kielich i stworzy mrocznych nocnych łowców i zobaczycie. Ale to znaczy, że ja też mam kielich. Jesteś pesymistą, realistą czy optymistą? Realista, optymista, pesymista, nie wiem, co mnie to obchodzi, coś pomiędzy. Realista. Powiedzmy, że jestem realistką. Jaki masz kolor włosów?
Brązowe, rude, blond, czarne, inne. Rude! Kim chcesz być? Podziemnym, nocnym łowcą, demonem, czarownikiem, fairy, przyziemnym. Skoro to jest quiz pod tytułem Kim jesteś w serialu Shadowhunters, to czemu mam zaznaczyć, kim chciałabym być? Chciałabym być fairy. Zdaj się na los. Lol, no który by tu wybrać? Tam. Melior. Serio? Jestem Meliornem? Jesteś Meliornem, czyli fairy z Jasnego Dworu. Co? What? Serio? Nie, dobra. Trzeci test i tu jest cała nadzieja. Co w Jace podoba ci się najbardziej? Jego tajemniczość, jego wygląd, lojalność, nie lubię go. I wiecie, czego mi tu brakuje? Poczucie humoru. Bo przecież Jace ocieka sarkazmem i to jest właśnie to jego poczucie humoru. Ale tajemniczość? Serio? On nie był tajemniczy, on po prostu nie mógł odkryć swojego nazwiska. Jego wygląd, lojalność. Powiedzmy, że... Nie, mądra. Mądra. Wredna taka do końca nie jestem. Mam miękkie serce. Sami wiecie o tym doskonale. Ulubiona para. Slay, Clays, Slays, Clace, Malek, Sizi, inny. Oczywiście, że inny, Monastian. Nie, Malek. Ulubiona postać. Easy, Alec, Jace, Magnus, Simon, Clary. Serio, gdzie jest Sebastian? Gdzie do jasnej, ciasnej jest Sebastian, ja się pytam. Ale jakby wybierać z tego wszystkiego i z serialu, to będzie Alec. Ale... Jeżeli chodzi o książkę, to byłby Jace z tych wszystkich, ale rozumiem, że bierzemy pod uwagę serial. Czego najbardziej się boisz? Samotności. Kaczek. Czyli w sumie książka też chodzi w rachubę, jak chodzi o ten test. No trudno, dobra. Zaznaczyłam Aleka, ale w sumie Jace. Dobra, Jace. Zmieniamy. Zmieniam na Jace'a. Jace. Czego najbardziej się boisz? Kaczek. Raczej nie. Nieodwzajemnionej miłości. Utraty bliskich. Żadne z powyższych. Samotności. W sumie czasami lubię być sama, ale tak sama do końca to raczej nie. Kaczek. Nie jestem Herondalem. Nieodwzajemnionej miłości czy utraty bliskich? Utraty bliskich. Jaki masz styl? Seksowny? Nope. Taki, którym będę się wyróżniać. Zwykły, na przykład jeansy i koszula. Czarny kolor to podstawa. Czarny kolor to podstawa. Znasz już rozwiązanie? Oczywiście, że tak. Nie mam pojęcia. Nie jestem pewien. Chodzi o rozwiązanie tego quizu. Nie jestem pewien. Ale Glidewood, serio? Jesteś nieco nieśmiały, dokładnie jak Alek. Jednak pod osłoną nieśmiałości i obojętności kryje się twoje złote serce. Dobra, robimy kolejny. Nie komentuję, ale w sumie to tak przez chwilę myślałam, a jeżeli wyjdzie mi Alek, jeżeli ten z serialu, to fajnie, nie? Ale jak z książki... Znaczy nie mam nic do tego książkowego Aleka, broń Boże, jednak... No raczej nie. Dobra, jedziemy, drugi. Kim jesteś z serialu Shadowhunters, czyli tu już bardziej jest zaznaczone. Ciekawe, czy będzie Sebastian. Jaki jesteś? Dobry, troskliwy, przywódczy, szczery, zły, podstępny. Ostatnio jak grałam w butelkę i moja znajoma miała powiedzieć, jaka jestem, to wybrała, że jestem przede wszystkim szczera. Ale ja bym nie powiedziała, że tak do końca to jest taka moja przywódcza cecha. No dobra, szczery. Zaznaczmy, że szczery. Czym będziesz walczyć? Wężem? Kielich i stworzymy rocznych nocnych łowców i zobaczycie. Ale to znaczy, że ja też mam kielich. Cześć, witajcie na kanale Papierowa Embers, gdzie wszystko kręci się wokół książek. W dzisiejszym odcinku zrobimy test, a w sumie ja zrobię test i dowiem się, kim jestem z serialu Shadowhunters. Pisałam wujka Google, że szukam takowych testów. Wyskoczyło mi, wzięłam pierwsze
trzy testy i będę je właśnie rozwiązywać i dowiemy się, kim jestem. Czujecie ten dreszcz podniecenia? Pewnie mi wyjdzie jakaś randomowa, głupia postać i w ogóle. Wszystkie te testy macie na dole, w linku też możecie zrobić, przekonamy się, kim wy jesteście. Zaczynam pierwszy test. Tu będziecie gdzieś widzieć to, co robię. Nagrywam cały czas, mamy komórki, bo moją nagrywam tutaj. Dobra, jedziemy. Znienawidzona postać. Valentine, Lidia, Kamil. Oczywiście, że Valentine. Co wolisz? Iść na imprezę, pograć na konsoli, poczytać, rysować, malować, obejrzeć serial. Pograć na konsoli, poczytać. Powiem wam, że ostatnio naprawdę bardzo dużo gram na konsoli, więc idealnie. Jaka jesteś? A czemu nie jaki jesteś? Przepraszam bardzo, ten test dyskwalifikuje chłopców i mężczyzn. Jaka jesteś? Pewna siebie? No nie. Wredna? No może czasami. Spokojna? Mądra? A i owszem. Ładna? Skromna? Albo mądra, albo wredna. Wredna czy mądra? Co bardziej do mnie pasuje? Zróbmy wredna. Nie, mądra. Mądra. Wredna taka do końca nie jestem. Mam miękkie serce. Sami wiecie o tym doskonale. Ulubiona para. Slay. Klejs. Slays. Clace. Malek. Sizi. Inny. Oczywiście, że inny. Monastian. Nie, Malek. Malek. Ulubiona postać. Easy, Alek, Jace, Magnus, Simon, Clary. Serio, gdzie jest Sebastian? Gdzie do jasnej, ciasnej jest Sebastian? Ja się pytam. Ale jakby wybierać z tego wszystkiego i z serialu, to będzie Alek. Ale jeżeli chodzi o książkę, to byłby Jace z tych wszystkich, ale rozumiem, że bierzemy pod uwagę serial. Czego najbardziej się boisz? Samotności, kaczek, czyli w sumie